Kiedy podpisywano umowę na budowę rodzinnego parku rozrywki Trzy Wzgórza, wielu mówiło, że to strzał w kolano. I choć problemów z inwestycją nie było mało, dzisiaj mówi się, że ten park to strzał w dziesiątkę. Teraz ten największy tego typu park na Śląsku w sąsiedztwie ma jedyne w województwie śląskim centrum biatlonowe. To strzelnica biatlonowa, ale to jest też również strzelnica sportowa, z której mogą korzystać strzelcy sportowi, policja, ale typowo przygotowana do treningów biatlonowych i do zawodów biatlonowych. Tutaj dzisiaj trenować mogą zarówno zawodnicy kadry narodowej, jak i najmłodsi adepci biatlonu. Łączymy tutaj wiele funkcji, bo z jednej strony obiekt ten ma przyciągać młodzież uzdolnioną sportową, i w ten sposób chcemy rozwijać kolejne dyscypliny sportowe właśnie w oparciu o biatlon w Wodzisławiu Śląskim, ale baza ta także będzie wykorzystywana dla innych klubów, które działają pod szeroko rozumianymi auspicjami Polskiego Związku Biatlonowego. Naprawdę bardzo się cieszę, jest to bardzo potrzebne. Mamy bardzo dużo młodzieży w Wodzisławiu, która chce trenować, która chce uprawiać taką dyscyplinę jak biatlon. Mówi Tomasz Sikora, mistrz medalista olimpijski, który sam mistrzowskich warunków do treningu nie miał. To obiekt treningowy z prawdziwego zdarzenia. 10-stanowiskowa strzelnica sportowa, ale także baza noclegowa. Oprócz strzelnicy, całej bazy gimnastycznej, innej, którą wyposażona jest nasza szkoła, także oddaliśmy już w zeszłym roku do użytku taką bursę, hotelik właśnie dla grup zorganizowanych, które mogą tu przyjeżdżać na treningi. W Wodzisławiu Śląskim biatloniści szkolą się już od kilku lat. Na dzień dzisiejszy jest troszeczkę ponad 100 osób. Biatlonu dzieci uczą się w szkołach, trenują także w uczniowskim klubie sportowym Strzał Wodzisław. Wodzisław od kilku lat znajduje się także na mapie kilku polskich miast, w których rozgrywane są zawody biatlon dla każdego. Oprócz Kubalonki i obiektu zimowego, do tej pory nie dysponowaliśmy żadnymi obiektami, które mogliśmy całorocznie przygotowywać młodzież, której tu mamy naprawdę bardzo dużo w całym regionie. Kacper Brzuska ma dopiero 15 lat. Biatlon trenuje od niespełna 5. Jestem kilkakrotnym mistrzem Polski. Mam dużo medali z mistrzostw Polski i teraz dostanę się do kadry Polski. Aby osiągnąć kolejne sukcesy, dzięki temu obiektowi będzie o wiele łatwiej. Możemy trenować strzelanie i samo na sucho mierzenie i będziemy mieli lepszą celność na zawodach. Samo nam się powstaną nam nowe trasy biatlonowe, większe, Donart, Rolek i samo Donart, oczywiście jak będzie śnieg. I teraz nie trzeba dojeżdżać 60 km do Wisły, do Kubalonki. Mamy strzelnicę na miejscu, można strzelać na miejscu. Każdy ma bliżej i nie zajmuje to aż tyle czasu i można robić dłuższe treningi. Tomasz Sikora czeka na swojego następcę. No mam nadzieję, ja chyba najbardziej, bo tu i pan prezydent o tym wspominał i pani prezes Polskiego Związku, że czekają na następcę Tomasza Sikora. Ja chyba najbardziej czekam i mam nadzieję, że będzie to następca z Wodzisławia. Do igrzysk jeszcze daleka droga, ale na początek można się sprawdzić podczas Mistrzostw Śląska w biatlonie, a te zostaną rozegrane właśnie na tym obiekcie.